Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Nasyp i droga za ponad 5 milionów złotych, nadmierna dbałość o interesy deweloperów, brak dbałości o stan techniczny mieszkań komunalnych, rewitalizacja kamienicy po dawnym Rokisie zamiast remontów mieszkań komunalnych. To w ocenie Grzegorza Mackiewicza, kandydata PiS na prezydenta Suwałk, najpoważniejsze grzechy aktualnego włodarza miasta. Podczas konferencji prasowej kandydatowi towarzyszył jeden z obecnych radnych PiS, Tadeusz Czerwiecki, z zawodu inżynier budowlany. Budownictwa, wiceprezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Gro budynków, które są w tej chwili budowane, są wykonywane przez deweloperów. Jeżeli chodzi o inne podmioty zajmujące się budownictwem, to jest ZBM, który w tej chwili buduje budynek w systemie TBS-owskim oraz Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w systemie lokatorskim. Problem jest taki, że duża podaż przez deweloperów dotyczy ludzi, którzy dysponują gotówką, ewentualnie zdolnością kredytową. Młodzi ludzie, którzy zaczynają dopiero swoją karierę zawodową, nie mają takiej zdolności kredytowej, w związku z powyższym do nich te mieszkania nie trafiają, a potrzeby są bardzo duże i w związku z powyższym należałoby rozszerzyć taką ofertę, która nie powoduje tego, że na dzień dobry trzeba wydać duże pieniądze. Na poparcie postawionych tez komitet przedstawił porównanie cen za metr kwadratowy mieszkania. Problem jest tylko taki, ZBM, który to buduje, ma dosyć wysoką cenę w porównaniu ze spółdzielnią, a standard spółdzielni jest trochę wyższy. W opinii Czerwieckiego miasto nazbyt przychylnie patrzy na deweloperów budujących mieszkania. Miasto bardzo przychylnym okiem patrzy na deweloperów. Przykładem jest tego chociażby ten nasyp. To będzie kosztowało około 6 milionów złotych. Nie wydaje mi się, żeby punktowo takie wydatki przedstawiać, znaczy ponosić. Powinno to dotyczyć całego miasta, całej infrastruktury w całym mieście, bo to spowoduje rozśrodkowanie budownictwa i myślę, że w lepszym stopniu zaspokoimy potrzeby mieszkańców. Obecny radny doliczył się ponad 500 mieszkań komunalnych, które wymagają remontu. Według podanych przez niego danych w podobnej liczbie mieszkań wciąż są piece. Mamy przecież problem ze smogiem. Miasto natomiast wydaje pieniądze na przykład rewitalizację Soku, czy też na przykład duże pieniądze pójdą w tej chwili na sfinansowanie budowy lotniska, ponad 10 milionów. Uważam, że te środki należałoby przeznaczyć bardziej właśnie na remonty zasobów komunalnych oraz na przynajmniej raz na 2-3 lata wybudowanie kolejnego budynku komunalnego, bo mieszkań dla osób, które nie mają dochodów, jest bardzo mało w Suwałkach. Oceny działania obecnego samorządu oraz prezydenta dokonał Grzegorz Mackiewicz, który przedstawił też własne propozycje rozwiązań wskazanych dzisiaj poczynań obecnej władzy. Tak jak twierdziłem na poprzednich konferencjach, planowanie w Suwałkach ekipy Renkiewicza jest po prostu błędne. Jest pod dyktando. Dzisiaj podaję przykład deweloperów. Proszę Państwa, my proponujemy zupełnie coś innego, partnerską współpracę nie tylko z deweloperami, ale także innymi podmiotami, które, jak Państwo słyszeliście, mogą budować taniej. Taniej i z efektem, który jest potrzebny naszym mieszkańcom. Jego zdaniem to jest bardzo ważne, żeby to odpowiednio wcześniej zaplanować i budować. Budować dla mieszkańców, nie dla deweloperów, który każdy metr kwadratowy powierzchni będą zagospodarowywać pod budynki mieszkalne. My potrzebujemy także tej infrastruktury jak przedszkola, żłobki czy szkoły. To jest naprawdę bardzo ważne. My
Proszę Państwa, po ostatniej konferencji prasowej podam Państwu przykład. No jestem już skuteczny na tyle, że następnego dnia odbyła się konferencja zastępcy prezydenta do spraw oświaty, który twierdził, że takie miejsca na przedszkola są, ale są na razie w planach. My mówimy o rzeczywistym wykonywaniu równolegle z takimi tego typu inwestycjami. Nie pod dyktando deweloperów, tylko w partnerskiej współpracy z deweloperami, ale także z innymi podmiotami, spółdzielniami, czy też innymi instytucjami, które zajmują się budownictwem mieszkalnym. Kolejne spostrzeżenie Grzegorza Mackiewicza dotyczyło centrum miasta. W Suwałkach, w centrum miasta są slumsy. Proszę Państwa, mamy XXI wiek. Wystarczy przejść się na Kościuszki 44A i tam zobaczycie Państwo, no, ludzie żyją w bardzo złych, to bardzo delikatne słowo, po prostu w slumsach. Tam są piece na węgiel i na wszystko, na odpady, także palą tam ludzie czymkolwiek się da. Grzyb w domach, tak nie można, to już po prostu jesteśmy cywilizowanym krajem, to już po prostu powinno być zmienione. Kandydat PiS-u mówił również o dostępności sklepów i punktów usługowych przy Kościuszki dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, które nierzadko muszą zostawiać wózki z maleństwami przed wejściem do sklepu. Zwrócił też uwagę, że scena suwalskiej muszli koncertowej jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.